Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zdemontować w celu wymiany, naprawy klawiaturę w laptopie Fujitsu Siemens Amilo. Tych laptopów naprawdę sporo się w Polsce sprzedało, więc pewnie wcale się nie zdziwię, jeżeli ktoś z Was taki laptop posiada. Jak wymienić klawiaturę? Bardzo prosto. Co robimy? Wyjmujemy oczywiście zasilacz, demontujemy baterię i odkręcamy tutaj śrubkę o oznaczeniu KB Keyboard. Tutaj, w tym miejscu, zobaczcie. Musimy tą śrubkę odkręcić. Odkręcamy oczywiście śrubokrętem, krzyżakiem. Jeżeli ktoś z Was się tutaj będzie, że tak powiem, rzucał, że jest klucz, naprawdę się tym nie przejmuje. Ok, odkręcamy i śrubkę demontujemy. Jeżeli śrubki już nie mamy, odkręcamy, znaczy przekręcamy laptopa w ten sposób, stawiamy i musimy odblokować elementy 1 tutaj, drugi, trzeci, czwarty, plus jeszcze tu są dwa, ale tymi dwoma się nie przejmujemy, bez problemu wszystko schodzi. Co nam będzie potrzebne? Śrubokręt, oczywiście z płaską końcówką, naturalnie mogą to być jakieś plastikowe szpatułki, jeżeli ktoś chce. Jak wykonujemy całą operację wyciągania klawiatury? Zaczynamy od lewej strony, chyba tak jest najłatwiej. Czyli tutaj zobaczcie, przyciskamy śrubokrętem do wnętrza obudowy ten plastik, który tutaj wystaje i blokuje nam wyjście klawiatury. Zobaczcie, o, wciśnięty. I jednocześnie z takim wciśnięciem chwytamy tutaj za przycisk 1 na przykład i delikatnie ciągniemy do góry. Co to spowoduje, że gdy puszczę, to klawiatura już zdąży uciec. Już zdąży uciec do góry. Dobra, tu mamy następny. Już w tym momencie możemy sobie palcami tak chwycić kilka przycisków jednocześnie. Tak od góry, tu, zobaczcie, tak. Delikatnie. I lekko ciągniemy klawiaturę do siebie, ale lekko. Wciskamy w drugim miejscu tutaj, zobaczcie. Ten element plastikowy. Ciągniemy lekko klawiaturę do siebie i puszczamy. I już jest w połowie cała. Teraz tutaj. Tu już mamy połowę całą gotową. Chwytamy bliżej, o tu, znowu kilka przycisków. Zobaczcie, tak ciągnę delikatnie do góry. Śrubokręt. Wkładam, puszczam, już jest trzeci i czwarty tutaj na końcu. Chwytamy dwa, trzy przyciski, wciskamy, puszczamy i gotowe. Tymi dwoma się nie przejmujemy. Dlaczego? Bo gdy teraz delikatnie pociągniemy klawiaturę, to z tego i z tego zaczepu samo wyjdzie. Zobaczcie, raz i tu. Nie trzeba się jakoś specjalnie starać. O, wyszło. Klawiatura już jest uwolniona. Co musimy teraz zrobić, żeby zdemontować? Musimy odwrócić klawiaturę i tutaj mamy złącze. Tu była ta nasza śrubka, którą odkręcaliśmy z tego tutaj miejsca. Gdybyśmy jej nie odkręcili, to klawiaturę byśmy musieli urwać i no nie udałoby nam się to za bardzo. Dobra, teraz musimy wyciągnąć tą taśmę. Jak ją wyciągnąć? Płaskim śrubokrętem delikatnie wysuwamy ten biały element. Raz, dwa i jeszcze raz. Raz, dwa. I już jest wszystko luźne. Klawiaturę możemy już sobie bez problemu wymienić. Oznaczenia akurat tej klawiatury, tak jak tu macie, German, Niemcy, czyli tutaj mamy A-umlaut, O-umlaut, sprawdźmy. Rzeczywiście są te umlauty, czyli to jest niemiecka klawiatura. Oczywiście możemy wymienić bez problemu na amerykańską, angielską. Chicony, bardzo dobry producent. Jeżeli będziecie mieli możliwość kupienia klawiatury, to kupujcie albo oryginał, albo właśnie takich firm jak Chicony. Najlepiej oryginał kupić. Dlaczego? Wtedy wszystko działa jak trzeba. W niektórych zamiennikach te przyciski chodzą po prostu tragicznie. No dobra, to jak już mamy klawiaturę gotową, to co robimy? Kładziemy w ten sam sposób, jak demontowaliśmy, warto zapamiętać. Przykładamy sobie tutaj taśmę do tego luźnego elementu. Musi równo wejść, równo, idealnie równo. Ok, gotowe jest, równo wsadzona. Teraz za pomocą śrubokręta wsuwamy pierwszy element, teraz drugi element, teraz jeszcze raz to samo i jeszcze raz to samo. Idealnie wszystko jest zamontowane. Co w tym momencie możemy zrobić? Możemy wcisnąć. Tu jeszcze taki dodatek specjalny, tutaj pod tą klapką. Gdy odkręcicie sobie tą śrubeczkę, znajduje się pamięć RAM. W tym laptopie akurat było 2 GB pamięci RAM, więc tu jest pamięć RAM. Drugi bank pamięci jest od dolnej obudowy, gdy zdejmiecie, tam macie drugi. Możecie uzupełnić pamięć, ale tutaj macie główny. Dobra, nieistotne. Skupiamy się na klawiaturze. Więc tak, wkładamy klawiaturę i teraz dociskamy. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa i gotowe. Teraz musimy
zamknąć obudowę, odwrócić laptopa, przykręcić śrubeczkę, o, tą, którą tutaj mamy, dokręcamy, ok, śrubeczka dokręcona w tym miejscu, KB, tak jak tutaj zresztą widzicie, ok, i co, bateryjka, i gotowe. Ok, ciach, klawiatura zamontowana, przymocowana, sprawa załatwiona, laptop gotowy. Trzymajcie się, pozdrawiam, mam nadzieję, że te poradniki Wam się przydadzą w niektórych sytuacjach. Łapka w górę by się przydała, subskrybujcie kanał, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam, cześć!